Hej siemaneczko, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcinek z serweru pvp.iq.pl. Oczywiście IP serwa będzie pod wideo, może i też w tytule. Także, abyście się mnie nie pytali 1000 razy, zapraszam do czytania przede wszystkim. Jak widzieliście, ostatnio nie nakręcałem żadnego filmiku, ale tego powodem jest to, że mam odwiedziny właśnie mojej mamy, która po prostu zjęła mi kompa i gra ciągle w gry facebookowe. Ciekawe, ty to słyszała. Dobra, jestem na takim serwerze, który jest serwerem RPG, tak? W sumie znacie gry RPG. Nie wiem, LOL na przykład jest grą RPG, w którym na przykład zdobywa się levele itp. itd, co nie? No dobra, ja tutaj trochę wam opowiem, co tutaj admin napisał. Witaj podróżniku na serwerze RPG. Serwer został stworzony i udoskonalony przez Marsonix. Czy jak tam, Marsonix. W ogóle też na początku nie mogłem się zalogować, ale ziomek tutaj mi admin zmienił hasło i mogłem dzięki temu się tutaj zalogować i będę mógł dzięki temu też grać, za co bardzo dziękuję. Nie miałem właśnie problemu z odpowiedzią, bardzo szybko też odpisał. Jakbyście właśnie mieli jakieś problemy, piszcie na forum, forum ma takie same IP jak ten serwer. Chyba, jak nie, no to nie wiem, jeszcze muszę sprawdzić dokładnie, bo teraz w tym momencie nie wiem, ale mi się wydaje, że tak. Na serwerze musisz zdobywać poziomy oraz ekwipunek. Serwer jest trybu hard, co oznacza, iż zdobywanie przedmiotów i poziomów jest bardzo trudne i wymagające. Serwer jest bardzo skomplikowany, ale mamy nadzieję, że dacie radę. No dobra. O co w tym w ogóle chodzi? Ten serwer polega praktycznie na tym, aby zdobywać levele, tak? Idziecie tutaj sobie przez portal. I ja na przykład, patrzcie, na początku jak wejdziecie tu po raz pierwszy nie macie poziomu, tak? Ale możecie sprawdzić sobie poziom, jaki macie. Ja mam poziom pierwszy i expa mam 18,2 na 40, co mi tylko pozwoli przejście na ten oto portal, bo tu mogę przejść do expowisko tak zwane, od levelu 1 do 10. No i tutaj będę mógł sobie wchodzić. No i dzięki temu mogę sobie tutaj expić i bić tutaj też zombiaki. Ale tak, na początku wam powiem, ja na początku nie miałem tego EQ. Te EQ, które tutaj mam, dostałem od ziomka, który się nazywa LTGamer2105, za co bardzo dziękuję i pozdrawiam, że mi tutaj, powiedzmy, dałeś te EQ, dzięki któremu już na samym początku będę mógł trochę tutaj sobie poexpić, szybciej zabijać te mopki. No i patrzcie, będziecie zabijać tak sobie te mopki, one będą wam padać. Jak będziecie mieć szczęście, dostaniecie jakieś dropy typu miecze, EQ. Patrzcie, w tym momencie dostałem EQ. Tutaj jeszcze było napisane chyba. Patrz, znalazłeś spodnie, tutaj jest napisane. No i tak musicie nawalać te zombiaki, aż wam się znudzi, bądź jak uzyskacie level drugi, co nie? W moim przypadku. Co łatwe też nie jest, te zombie są bardzo agresywne. Najlepiej, żebyście je zabijali. Bardzo też szybko tracicie życie, zobaczcie. Zobaczcie, jak oni was zaatakują. O, tutaj ziomek, jaki ma epicki miecz. Padają praktycznie na hita mu te zombiaki. No dobra, jak widzieliście, trochę poexpiłem, możecie sprawdzić dalej wasz poziom. Mam 21,40, także to tak w sumie długo nie trwa. A potem im wyższy poziom, to na pewno będzie trudniej, na pewno będzie dłużej to trwało. Ale zobaczcie ogólnie te mapki, jakie tutaj są. Ja na razie mogę tylko tutaj podziwiać tą pierwszą mapkę, którą mi tak się bardzo podoba. W ogóle fajnie było też mapka na Survival Games, jakby jeszcze trochę czego dobudował. Albo powiększył. Fajna mapka ogólnie, fajnie zrobiona. Podoba mi się to. No dobra, jak tutaj poexpiliście, jak wam się nie chce, co nie? Wracacie na spawn. Oczywiście nie komendą spawn, bo ta komenda kosztuje. Kup sobie na spawnie teleport na spawn. Jak się dostać na spawna, trzeba wpisać komendę samobójstwo, co oznacza, że się zabijacie. No ale przy czym nie tracicie itemków. Jesteście tutaj na spawnie. Teraz tak, wybierzcie sobie klasę, jak tutaj widzę. Wpisując wybierz klasę. I tutaj macie do wyboru jakieś klasy, ale co tutaj w niej jest, możecie się zalogować i sami o tym poczytać, abyście mieli swoje ulubione właściwości do gry. No dobra, jak na przykład tam sobie poexpiliście, pozdobywaliście jakieś itemki, możecie tutaj iść po prostu od spawna na prosto i sprzedawać tutaj te itemki, klikając na tego ziomka, który się nazywa kupiec. O, patrzcie, i dało mi na przykład $1 powiedzmy do tej kasy. Mogę sprzedać to, tego drewniaka niestety nie mogę. Ciekawe, czy mogę to sprzedać? Nie mogę. Butelek też nie mogę. Dobra, nic na razie do sprzedania nie mam. Będę musiał iść dalej ekspić. No dobra, a wracając do tematu. Nie wiem, czy widzieliście na moim kanale, w sumie tego nie widzicie, bo mam suby ukryte, nie? No i tak ogólnie zostanie, ale powiem wam tak, mam subów ponad 500, ale nie powiem dokładnej ilości, 500, 600, 700, 800. W każdym bądź razie te suby, widziałem, urosły mi w ostatnim czasie tak bardzo szybko, tylko z tego co widziałem, większość tych subów jest martwych. Nie wiem, ktoś mnie tutaj zareklamował, co spowodowało właśnie, że urosły mi te suby i te suby są martwe i widziałem, oglądalność też według mnie do tych subów jest mała, chociaż na tych subach aż tak bardzo mi nie zależy, no ale jeżeli one są, to niech już są takie normalne, także jeżeli ktoś, kto mnie nie ogląda, a dał suba, możecie śmiało tutaj mnie skasować z tej listy, mi tam na tym też ogólnie nie będzie zależało. Ja to robię praktycznie z czystej przyjemności. No ale dla tych osób, które mnie tutaj oglądają, chcę wam powiedzieć, że wkrótce będę też robił kolejny, powiedzmy, nie to, że konkurs, ale no powiedzmy, nazwijmy to konkurs. Znowu będzie do wygrania konto premium Minecraft i nieważne, czy masz konto Minecraft już teraz, czy masz konto skrakowane, czy tak dalej. Wszyscy będą mieć równe szanse. Jeżeli masz konto premium, możesz podarować to koledze, koleżance, znajomej, babci i tak dalej, dziadkowi, którzy nie mają tego konta. Także myślę, że to będzie znowu wspaniała nagroda dla tych, którzy mnie oglądają. Bo ogólnie nakręcam tylko filmiki praktycznie z Minecrafta, póki co. No i mi się wydaje, że jak najbardziej przyda wam się konto Minecraft. No i dlatego też nie było tutaj nic w tytule, bo zobaczymy, kto mnie ogląda. Ale powiem tak, zanim tutaj powiem o co chodzi, napiszcie w komentarzach, że bierzesz udział i tak, napiszesz tak, powiedzmy takie będą reguły. Jeżeli chcesz konto premium wygrać na moim kanale, napisz po prostu biorę udział i dlaczego na przykład ty miałbyś być tą osobą, która mogła być, powiedzmy, tym zwycięzcą. Dlaczego ty chcesz mieć konto premium? Może to być coś kreatywnego, ale jedną z głównych zasad jest to, że nie możecie spamić. Liczy się jeden głos, jeden komentarz. Za spam będziecie automatycznie dyskwalifikowani. I dobra. W sumie na tyle. Jeżeli chcecie, oglądajcie, subujcie, lajkujcie itp. Chociaż wiecie, mi na tym tak bardziej nie zależy. Rozgadam się. Przede wszystkim chciałem tutaj zaprosić was na ten serwer. Jeżeli nie macie jakiejś innej alternatywy, jak wam wszystkie mody typu PvP, Skyblock, survivale wam się znudziły, ten serwer będzie zdecydowanie jak najbardziej dobrą odmiennością, jeżeli chodzi o Minecrafta, bo to też coś nowego, na przykład takie coś też jeszcze nie grałem. Dużo modów grałem, powiedzmy minigier, a ten serwer jest czymś innym. No dobra, a tymczasem kończę te wideo i zapraszam was na kolejne. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiane. Przypominam jeszcze raz, jeżeli chcecie wygrać konto premium, piszcie w komentarze biorę udział i potem dlaczego ty miałbyś wygrać właśnie te oto konto. Dobra, a ile macie na to czasu? Nie wiem. Dzisiaj mamy 18. Dobra, zróbmy tak, do końca wakacji. Do końca wakacji, pod tym wideo. Do końca wakacji, ok? Macie sporo czasu. Możecie powiedzieć znajomym, koleżance itp. Koleżankom, znajomym, ażem się zakręcił, że jest taka akcja. Chociaż nie wiem. Zresztą sam zadecyduję, ale powiedzmy wstępna data rozstrzygnięcia konkursu będzie do końca wakacji. A już myślałem, że to Thoromar, ale ma podobny nick Thorkor. Dobra, na razie cicho. Thorkor, pozdro.